Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Ponad 60 dzieł Juliusza i Wojciecha Kossaków można podziwiać w Suwalskim Muzeum Okręgowym. Wystawa najpierw gościła w Szwajcarii, potem zobaczył ją Paryż, a od piątku dostępna jest w Suwalskim Muzeum. Dwaj czołowi malarze bataliści XIX i XX wieku zachwycają kunsztem. Na ścianach resursy, szkice piórkiem, akwarele, obrazy olejne. Kustosz wystawy Eliza Ptaszyńska zadbała też, by odwiedzający ekspozycję mogli zobaczyć pełen przekrój dzieł ojca i syna. Jak to się stało, że ta wyjątkowo piękna kolekcja trafiła do Suwał? Złożyło się na to wiele lat ciężkiej pracy. Zarówno Muzeum Okręgowego w Suwałkach, a przede wszystkim autorki scenariusza, współautorki pomysłu i kuratorki tej wystawy, czyli pani Elizy Ptaszyńskiej. Po wielu latach współpracy z Fundacją PBG w Wysogotowie powstał taki pomysł, wspólny pomysł, żeby na stulecie odzyskania niepodległości zrobić wyjątkową wystawę. W momencie, kiedy mówi się o historii Polski, o niepodległości, o patriotyzmie, to jedne z pierwszych postaci, które w sztuce przychodzą na myśl, to jest rodzina Kossaków, czyli Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, także kolejne pokolenia. Na wystawie obejrzeć można dzieła pochodzące z muzeów narodowych w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, z Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, ale też Fundacji PBG i zbiorów prywatnych. Wśród eksponowanych prac najliczniej prezentowane są te, na których obaj Kossakowie utrwalili konie. Obaj artyści osiągnęli niekwestionowane mistrzostwo w ich obrazowaniu. Nadzwyczajna dbałość o każdy, nawet najmniejszy detal po prostu zachwyca. I to w każdej technice. Na wystawie podziwiać można niedoścignione akwarele Juliusza Kossaka, ale także ilustracje do Sienkiewiczowskiego Ogniem i Mieczem. Nie jest tajemnicą, że autor trylogii był częstym gościem w krakowskim domu Juliusza Kossaka. Na ekspozycji, której scenarzystą i kuratorem jest Eliza Ptaszyńska, zobaczyć można również liczne prace Wojciecha, syna Juliusza Kossaka, który odziedziczył po ojcu nie tylko talent, ale i zamiłowanie do koni. Wyjątkowo mocno widać w jego twórczości zamiłowanie do batalistyki. Dorobek malarza pełen jest obrazów z życia legionistów, scen malowanych ku pokrzepieniu serc. W wypadku Wojciecha, który często był nazywany narodowym malarzem Wojska Polskiego, czy nadwornym malarzem Wojska Polskiego, to są głównie sceny z czasów kampanii napoleońskiej, bitwy napoleońskie, ale także dużo portretów, bo on specjalizował się także w portretach i w autoportretach. Wystawa dostępna będzie do końca bieżącego roku. Być może uda się troszkę ten termin przedłużyć, ale na dzisiaj zapraszamy wszystkich od 10 listopada do 31 grudnia tego roku. Obecność na tej wystawie obowiązkowa, szczególnie że opłata za możliwość obejrzenia prac Juliusza i Wojciecha Kossaków jest naprawdę symboliczna.